No to zarządzamy więc unboxing kolejny, a będzie on inny niż wszystkie, bo będzie z fabułą. No, jakiś czas temu, parę tygodni wcześniej, dostałem od brata taką oto skrzyneczkę. Brat ją tam gdzieś kiedyś kupił, coś tam sobie miał do niej zainstalować, jednak nie znalazła zastosowania i zostałem nią obdarowany. Sobie myślę, co by sobie tu wrzucić? No to sobie zrobiłem takie oto miejsce fotograficzne. No i po ustawieniu tutaj tych wszystkich prepitetów, tak patrzę, no i to tutaj takie miejsce to jest, kurczę, no ewidentnie tutaj jeszcze coś by się przydało, nie? No i tak mówię do żony, żona w ogóle niesamowita jest. Mówię do żony, że popatrzcie, tutaj jak nic jest miejsce na obiektyw szerokokątny, za którym kolędowałem chyba z roka, nie no, dłużej, pod działania, że tak powiem, zożowe. No i co? I co? I żona mówi, to sobie kup. Tak zrobiła. No to więc to możemy sobie chwilowo przymknąć. I otwieramy oto obiektyw. Obiektyw przybył ze sklepu ProShop, zdaje się. Tak, z ProShopu. Link do produktu, jak zwykle, w filmie, w opisie filmu. Także musimy go sobie tutaj jakoś sprytnie otworzyć. No, a byłem wyjątkowo cierpliwy z tym unboxingiem, bo czekał od piątku w zeszłym, 2 tygodnie temu, więc w sumie przeczekał 10 dni do otwarcia. No, ale roboty miałem w ogóle kupę, więc nie chciałem tego tak tylko na pałę otworzyć, tylko chciałem go się trochę, że tak powiem, nowym nabytkiem nacieszyć. Dobra, już to rwiemy. O, i co to tutaj wyskakuje z kapelusza? Taki zawodnik, proszę ja was. No, elegancki. 14-24 mm f2.8S. Pod zetkę. Nie było po taniości, bo myślałem, żeby kupić coś może na F i robić przez przelotkę, ale już jak żona tak mówi sobie kup, no to zetkę, nie? Żeby coś tutaj nie wypadło. Tutaj coś mamy na pewno. No a w ogóle niedawno, jak wczoraj oglądaliśmy film z fabryki Sigmy i generalnie nie ma zdziwienia, dlaczego obiektywy są takie drogie. Wyciągamy sam ten obiektyw. Jest tutaj. Tutaj mamy etui, zapewne. W środku jest tam umocowany odpowiednio, żeby to nie latało. Więc to możemy sobie już tutaj zamieścić na pewno z powrotem. Mamy papierologię, pewno będzie potrzebny jakaś gwarancja albo jakiś update. Kwestie gwarancyjne będzie to trzeba dopisać na stronie Nikona. Tutaj są pewno jakieś czapeczki, tak zwane tulipany i inne te osłony przeciwsłoneczne. Patrzmy, odkładam tutaj na bok i co tutaj mamy jako pierwsze? Osłona taka. Tutaj mamy dekiel, ale jest przepotężny. No ogromny. Jest pewno do założenia w takiej konfiguracji po odwróceniu tego, ale jest mega wielki. I tu mamy jeszcze jedną osłonę przeciwsłoneczną. Pewno pod jakiś kąt szerszy. No.
Ale mega wielkie to jest. Dobra, patrzmy na ten sam obiektyw, aż mi się trochę ręce trzęsą. Okej. Mamy go. Mamy go. Ściągniemy kielek. Zobaczmy tu na niego. Dwadzieścia cztery. 14. On w ogóle z wyświetlaczem jest. Zobaczmy, jak tutaj w ogóle z tymi osłonami. Tu jest jakaś blokada. A nie, to tutaj ma być zaznaczone. Pyk, osłona zapięta. I co? I że teraz na tą osłonę można założyć tą blendę. Dekielek. No, spoko, ale duże to jest strasznie. Ale można też założyć ten. I ten wchodzi w jednej pozycji, więc tutaj prawdopodobnie ten stosujemy, jeżeli mamy filtr. Ten nie, albo ten jak nie mamy filtra. Jakiegoś żadnego, to z filtrami to jeszcze zobaczymy. No, ale wygląda fajnie. No, fajniutki. Tutaj sobie zobaczmy. A nie, ten ma blokadę, żeby nie ciągnąć na hanca. Jest blokada tutaj w tym miejscu do wciśnięcia. A ten drugi, jegomość, też ma blokadę. Okej. No to... Chyba wiemy. Zdejmiemy sobie to. Aha, znowu blokada. Trzeba zaznajomić troszkę z tematem. I co? I zapniemy do aparatu. No tak w porównaniu do tego kitowego, który mam 2474S, no to jest no taki, widzicie zresztą sami w porównaniu. No ale dobra, ściągamy ten, który jest tutaj założony. Tylko jakby ten pył tam tak siadł, to ja nie wiem, co to będzie. Haha. Nie, no bez jaj. Zadekielkowany. I założony. Tego troszkę tutaj przymkniemy. Co to tutaj się objawi zaraz? Czternastka F32 jest obecnie. Tylko sobie zróbmy tak. F28. I teraz mamy 14 mm. I taki zoomik. Nie, no będzie bardzo ok. Myślę, że będę miał radość z tego oto urządzenia. Tak, tutaj ogniskową pokazuję, 24 co pół milimetra albo przesłona, jaka jest obecnie zastosowana. Aha, i tutaj sobie można tym pierścieniem ruszać przesłonę. Tutaj jest zoom, a tutaj pewno będzie w trybie manualnym fokus regulowany. Spoko. Ale się cieszę. Tylko że oczywiście teraz jak mam tydzień wolny, to leję. Aczkolwiek wczoraj była aktywność zorzy wysoka, ale musiało lać. I przesłonę maksymalną mamy 22. Fajnie. Super.